Serdecznie dziękuję organizatorom za danie mi możliwości wypowiedzenia się i przekazania Państwu takiego prostego tematu jakby z założenia, ale mam nadzieję, że chociaż jakąś niewielką część nowości też postaram się przemycić i jakby zachęcić Państwa do czegoś, co jest jakby naszą fizjologiczną potrzebą. Otóż to, żeby zanurzyć zęby w mięsie. Ja wiem, że wszyscy tutaj bardzo zwracamy uwagę na to, co jest zdrowe, wspaniałe, zielone, czerwone, fioletowe, ma dużo flawonoidów, polifenoli, ale mięso wcale nie jest takie złe, jak się go maluje. Jeżeli jest pozyskane w odpowiednich warunkach i według norm, które obowiązują, to naprawdę nie jest złe. Tak, a ile daje nam radości, jak możemy sobie coś fajnego pogryźć w buzi przez dłuższy czas i naprawdę doświadczyć wspaniałych wrażeń. Więc ja pokusiłam się o zrobienie takiego małego zestawienia, które będzie pokazywało to, co w mięsie jest najlepszego. Więc zaczynając od samego początku, co to jest w ogóle mięso, jak zobaczą Państwo sobie na tym slajdziku, który prezentuję, to są to po prostu zgodnie z obowiązującą normą europejską 853/2004. To są wszystkie części jadalne, które możemy pozyskać z tusz zwierząt. I tutaj na dole jest cała lista wymieniona dziwnych nazw, które jak nie znamy łaciny, to zaczynamy być trochę skonfundowani, bo nie bardzo wiemy, o co chodzi. Dlatego, że jakieś anulgates, solipates, co to w ogóle jest? To są po prostu zwykłe nasze zwierzęta domowe, tak? Krowy, świnie, konie, ptaki, kozy i jeszcze wszystkie, które możemy sobie wyjść do lasu i upolować, jeżeli mamy do tego odpowiednie pozwolenia. Więc wszystkie elementy, części tuszy, które z tuszy lub tuszki drobiowej, które możemy pozyskać i możemy spożyć. Tak? To jest generalnie mięso. I teraz dlaczego w ogóle mówimy o tym mięsie? No, niestety trend jest taki społeczny i socjalny do tego, żeby deprecjonować mięso i produkty mięsne. A zupełnie niesłusznie. I jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje na rynku światowym, zresztą u nas w kraju również, to wcale to tak strasznie źle nie wygląda. I pomimo tego, że sporo osób jakby deklaruje swoje nawrócenie się na wegetarianizm czy weganizm, jednak spożycie mięsa, produkcja i spożycie cały czas systematycznie rośnie. I tak jak widzimy tutaj na tym slajdziku, w 2016 roku spożycie mięsa na jedną osobę statystyczną na świecie wynosiło 34 kg, mam z małym kawałkiem. Natomiast zakłada się, że spożycie wzrośnie do 2016 roku, tutaj zgodnie z tym, co jakby jest publikowane przez OECD, zakłada się, że to spożycie wzrośnie do 35,5 kg na statystyczną osobę. No i teraz Państwo powiedzą, co ja tutaj jakieś głodne kawałki opowiadam, jaki to wielki wzrost, ten 1 kg. Tak? No w ciągu dnia właściwie możemy zrzucić 1 kg lub zyskać 1 kg, w zależności od tego, co zjemy i ile. No i tak wydaje się, że niewiele, ale tak naprawdę to jest bardzo dużo, dlatego że ten jeden statystyczny kilogram w przeciągu tych kilku lat musi być również odniesiony do wzrastającej liczby ludności, a ludność światowa jednak zdecydowanie swoją liczebność powiększy do 2026 roku. Także generalnie będziemy spożywać tego mięsa zdecydowanie więcej. I jak sobie Państwo popatrzą, to ogólnie rzecz biorąc najwięcej mięsa spożywa się w krajach tak zwanych o wysokim stopniu rozwoju, czyli Ameryka Północna, Australia, Nowa Zelandia, Unia Europejska, ale też takie kwiatki jak Turcja, jak Rosja, jak Południowa Ameryka, gdzie tradycyjnie spożywa się bardzo duże ilości mięsa. No i teraz tak, czy tak naprawdę
dalej będziemy brnąć w tą produkcję i spożycie większe mięsa w tych krajach, w tych regionach, czy będziemy jednak trochę uciekać w inne? Oczywiście takie są prognozy, że Chiny to jest taki rynek wchodzący, czy właściwie wchodzący to on już dawno jest, ale ciągle rozwijający się i ciągle też powiększający swoją liczebność populacyjną. No i tam jednak dosyć duże ilości na to mięso jest zapotrzebowania i spożycia również. Jeżeli chodzi o główne gatunki mięsa, które spożywamy, no to przede wszystkim tradycyjna wieprzowina, wołowina i drób. To są trzy takie, które zajmują jakby największy wolumen. No i teraz o ile produkcja wieprzowiny i mięsa owiec ma się troszeczkę ku spadkowym tendencjom, to produkcja i spożycie mięsa drobiowego i wołowego jak najbardziej będzie tutaj szła do przodu i będzie się zwiększała, szczególnie właśnie w rejonach o silnym takim przyroście naturalnym, czyli Chiny właśnie, jak Indie, Afryka. To są te momenty, te kraje, których jak najwięcej możemy jeszcze oczekiwać. I jak ktoś chce zrobić dobry biznes, to jeszcze jest na to czas, żeby dobrze się wstrzelić też w tą koniunkturę. Ale nie za długo. Mięso było z człowiekiem od zawsze, odkąd tylko mógł zapolować na to mięso. Tak? Albo na początku gołymi rękoma, potem już wymyślił sobie narzędzia i gonił za tym mięsem i jak już sobie go upolował, to najpierw na surowo, bez żadnej obróbki, a potem już konkretnie przypiekł na ogniu i nie zwracał w ogóle uwagi, czy tam coś jest niedobrego, czy jakiś cholesterol, czy coś się zwęgliło, tylko po prostu zanurzał zęby i zjadał czym prędzej, żeby mu czasem współpracownik czy współplemiennik nie zabrał. Więc to, co zdobyli, to zjedli. No ale niestety to już było jakiś czas temu. Chyba nikt z nas nie pamięta za bardzo. No i co się dalej działo z tym naszym mięsem? No oczywiście człowiek jest od tego, żeby wymyślać coraz to nowe techniki, żeby udoskonalać sobie życie, ułatwiać. No i wymyślił, że może sobie zwierzęta udomowić. Żeby nie biegać za tym mięsem, tylko żeby mięso przybiegało do niego. No i tak zrobił, tak? Zrobił sobie fermy. I teraz te fermy troszkę go zapędziły w kozi róg. Dlatego, że o ile jeszcze w latach 50., 60. te nasze zwierzęta były całkiem zdrowe, były super przystosowane do tego, żeby mieszkać na fermach, żywić się tak, jak człowiek im każe, no i żeby stanowiły bardzo dobre pożywienie, zdrowe, bez żadnych tam różnych złych rzeczy, które później zaczęły się dziać. No ale dlaczego się tak zaczęło dziać? Dlatego, że człowiek zaczął chcieć więcej i więcej i więcej. No i zaczął modyfikować swoje zwierzęta. Oczywiście niekoniecznie przy użyciu inżynierii genetycznej, ale przy zastosowaniem zwyczajnych metod hodowlanych poprzez kojarzenie, krzyżowanie zwierząt. No i tak doszliśmy do takiego etapu, w którym zwierzęta są już tak doprowadzone prawie że na skraj swoich możliwości fizjologicznych i anatomicznych. No i widzimy, co się dzieje. Tak? Z takiego małego, wspaniałego kurczaczka, który był w 57 roku, żył sobie bardzo długo, bo 56 dni to bardzo długo, no i sobie taka chudzina była, no i stanowiła nasze mięso, tak, nasze pożywienie. No a co się dzieje w tej chwili? No nikt z nas już dobrym okiem, takim przychylnym, nie popatrzy na taką chudzinę. Dlaczego? Dlatego, że chcemy mieć kawał porządnego, dobrego mięsa na talerzu. No i zrobiliśmy z naszych zwierząt coś takiego. No i pytanie, gdzie idziemy dalej? Czy brniemy dalej w ten ślepy zaułek i dalej modyfikujemy te nasze zwierzęta? Już teraz, już tylko fizjologia nie wystarczy, więc metody genetyczne. Czy raczej powracamy do natury?
i wracamy do metod ekologicznych, do metod tradycyjnych, gdzie mniejsza jest wydajność zwierząt, natomiast zdecydowanie lepsza jest zdrowotność pozyskiwanego surowca. No i generalnie, jeżeli mówimy o jakości, no to musimy zwrócić uwagę na to, że dzięki właśnie temu pośpiechowi, temu, że tak dążymy do intensyfikacji produkcji, więcej, 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 szybciej, to co się dzieje z naszym życiem i te biedne, wolne rodniki już nam nie nadążają, robi krzywdy, tak, bo jest ich zbyt mało, żeby ten stres pokonać. I co się dzieje? Oczywiście jakość mięsa na tym również bardzo cierpi. I pokazują się różnego rodzaju mięsa wadliwe. No i takie, jeżeli chodzi o mięso czerwone, dwie podstawowe wady, które może nie dyskwalifikują mięsa przed przetwórstwem, natomiast dyskwalifikują przed bezpośrednim spożyciem, bo walory tekstury, walory sensoryczne, tak, smakowo-zapachowe również, jakby nie spełniają naszych oczekiwań, które też rosną coraz bardziej. No i takie dwie podstawowe wady mięsa czerwonego to wada PSE, czyli mięso jasne, miękkie i wodniste, no i wada DFD, czyli mięso ciemne, twarde i suche. Jeżeli chodzi o drób, który tutaj przedstawiamy również jako jeden z podstawowych źródeł, jedno z podstawowych źródeł mięsa, no to patrzymy, co się dzieje z tym naszym drobiem. Zamiast wspaniałych piersi na obiad, tak, takich mięsistych, pulchniutkich i smacznych, coraz więcej mamy przypadków występowania różnego rodzaju wad metabolicznych i wad, które dyskwalifikują również przed bezpośrednim spożyciem, ale też i przed przetwórstwem. Jest to w tej chwili jedna z największych bolączek przemysłu ogólnie mięsnego, ale drobiarskiego w szczególności. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość ptaków, które się ubija właśnie, żeby mieć dla nas pożywienie, to naprawdę jest to już od kilku procent, nawet do 70-75% mięsa, które wykazuje mniejsze lub większe wady. I o ile są to wady PSE i DFD, bo one też występują w mięsie drobiowym, no to one jakby nie dyskwalifikują totalnie tego mięsa przed przetwórstwem, więc można z nim coś zrobić. O ile takie wady jak dystrofia mięśniowa czy choroba zielonych mięśni, czy nawet występowanie siniaków, krwiaków, takich wybroczyn krwistych, to już niestety przetworzyć tego nie możemy nawet na produkty wysoko przetworzone, gdzie nie widzimy już tej struktury. Więc na co zwracamy tak naprawdę uwagę przy ocenie mięsa? Przede wszystkim na mięsność, czyli czy mięso jest dobrze wykształcone, tak? Nie edukacyjnie, ale włókienkowo, czy ma odpowiednią warstewkę tłuszczu, tak, tego, którego też tak bardzo nie lubimy, jak jesteśmy na diecie i staramy się unikać, ale tłuszcz jest niezbędny w naszej diecie i akurat ten mięsny, czy generalnie zwierzęcy, też jest jak najbardziej potrzebny. Oczywiście barwa, no i występowanie tych wad, o których wcześniej mówiliśmy. Jeżeli chodzi o podstawowy skład chemiczny mięsa, każdy doskonale go zna. Mamy podstawowe składniki, białka, lipidy i wodę. Nie mówimy o węglowodanach, bo jest ich tam szczątkowa ilość, więc tak naprawdę nie robi tutaj to większego znaczenia. No i mamy takie porównanie różnych naszych mięs, które pochodzą od zwierząt, które jesteśmy w stanie wychować i potem przeznaczyć na mięsko, tak? Czyli głównie na kulinarne lub do przetwórstwa. No i jak widzimy, generalnie, jeżeli chodzi o białka, no to właściwie te zawartości są bardzo zbliżone, w okolicach 20% białka każde mięsko ma.
przy czym już tutaj takie wybitne mięsa jak mięso kurcząt, czy mięso kozy, czy indyka, to są już wysokobiałkowe produkty. No i lipidy, w zależności od tego, o jakim kawałku mięsa mówimy, tutaj rozpiętość jest bardzo, bardzo duża. I to właściwie tak naprawdę pokazuje nam to, o czym myśleli ludzie kiedyś, tak? Czyli właściwie, żeby było białko, żeby było trochę tłuszczu i żeby było trochę energii, tak? Czyli wartość kaloryczna, tak? Bo to zapewniało energię do tego, żeby funkcjonować i żeby biegać za tym kolejnym zwierzem i go złapać. Jeżeli chodzi o kaloryczność, to widzimy tutaj też na tym zestawieniu mięso drobiowe ogólnie jako ptaki grzebiące ma najniższą wartość kaloryczną w okolicach 100 kilokalorii na każde 100 gramów spożytego mięsa, a im większe zwierzę też, to troszeczkę więcej tutaj tych kalorii nam dostarcza. Oczywiście idąc wraz z rozwojem techniki i metod analitycznych, zaczęliśmy też drążyć głębiej, co tam w tym mięsie jest. No i oprócz tego tylko powiedzenia, że jest białko, tłuszcz i woda, mamy jeszcze skład lipidów, już konkretny. I tutaj też taką na podkreślenie zasługuje mięso drobiu, które ma bardzo wysoką zawartość fosfolipidów, które są uważane za te lipidy, które są dla nas dobre, tak, działają dobroczynnie. Oprócz takiej prostej analizy, tylko fosfolipidy, triacyloglicerole, cholesterol, te trzy podstawowe grupy, jeszcze możemy dalej głębiej wchodzić i rozróżniać podstawowe klasy fosfolipidów. Mamy tutaj kefalinę, lecytynę, sfingomielinę. W zależności od gatunku mięsa mamy różne zawartości. Tak, jeżeli chodzi o ten nieszczęsny cholesterol, który też pokutuje tutaj ten pogląd, który kiedyś się gdzieś tam stworzył przez grupę naukowców, że mięso jest podstawowym źródłem cholesterolu i to jest bardzo niedobre i to źle dla nas wpływa. To tak nie do końca jest, wszyscy o tym wiemy doskonale, że za cholesterol sami jesteśmy sobie odpowiedzialni, genetyka o tym rządzi, a nie to, co spożywamy. Więc jeżeli chodzi o mięso, to tutaj jakby takie bardzo mocne podkreślenie zasługuje mięso końskie, które u nas nie ma dobrej marki, natomiast jest mięsem niesamowicie zdrowym i też bardzo smacznym. Więc jeżeli tylko jakby mentalnie się przełamiemy, żeby tego biednego konia zjeść, tak, no z kopytami go nie będziemy jeść, ale takie mięsko można by całkiem sympatycznie sobie spożyć, to ono ma bardzo niewiele właśnie cholesterolu. Idąc dalej, bardzo dużo wyników. Nie chodzi o to, żeby na nie patrzeć i doszukiwać się, co jest lepsze, co jest gorsze. Chodzi o to, że coraz głębiej wchodzimy w te analityczne metody i tutaj takie proste porównanie, cały skład kwasów tłuszczowych, tak? Cała tabelka, która pokazuje nam, jakie poszczególne kwasy są i możemy je sobie oglądać, tak? I analizować, które lepsze, które gorsze. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze w mięsie możemy spotkać, to oczywiście substancje mineralne. Jest ich bardzo dużo, praktycznie wszystkie się tam znajdują. Najważniejszy minerał z mięsa to żelazo. Tak? I tutaj też mięsa czerwone. I znowu mięso strusia, mięso z kozy, mięso z konia. To są te źródła, które jakby pokrywają nawet nam zapotrzebowanie tego minerału w naszej diecie, jeżeli spożywamy właśnie z mięsem. I selen. To jest też taka historia z selenem, który też nie jest wszędzie obecny, natomiast mięso jest bardzo dobrym źródłem tego pierwiastka. Mało tego, możemy jeszcze, jeżeli z żelazem nie tak do końca, to z selenem możemy sobie troszkę na podstawie modyfikacji żywieniowych pofolgować i możemy zwiększyć jego udział w mięsie. Witaminy tak samo, oprócz witaminy C, której w mięsie nie znajdziemy lub znajdziemy w pewnych elementach
tusz, ale bardzo niewielkiej ilości. Najważniejsze są wszystkie oprócz C. Natomiast to, co jest clou problemu, jeżeli chodzi o mięso, najważniejsza rzecz, witamina B12, czyli podstawowe źródło cyjanokobalaminy w naszej diecie. I znowu, im bardziej czerwone mięso, tym witaminy B12 jest więcej. Oczywiście oprócz tych podstawowych składników mamy jeszcze składniki, które działają na nasz organizm bardzo pozytywnie i spożywając właśnie te produkty mięsne, jak najbardziej możemy sobie też ten poziom w organizmie tych związków podnieść. To są między innymi tokoferole, których możemy ten poziom jak najbardziej podnieść poprzez żywienie zwierząt. To są karotenoidy, które jakby nie do końca myślimy w takich kategoriach, że źródłem karotenoidów może być mięso, może być pod warunkiem, że jest mięsem tłustym. CLA, czyli skoniugowany kwas linolenowy, tak samo. Tutaj głównie, proszę zobaczyć, przeżuwacze, one naturalnie wytwarzają właśnie w żwaczu ten kwas i przetwarzają go i są podstawowym źródłem również w diecie. My nie jesteśmy w stanie go sobie wytworzyć. Jeżeli chodzi o aminokwasy, to wiadoma sprawa, że białka mięśniowe są pełnowartościowe. Zawierają wszystkie dostępne aminokwasy niezbędne dla funkcjonowania naszego organizmu. Czyli żeby dobrze funkcjonować, wszystkie aminokwasy powinny zostać dostarczane do organizmu i również widzimy, że mniej więcej te wartości pomiędzy gatunkami nie są jakoś bardzo drastycznie różne. Na podkreślenie zasługuje taki trochę pseudo aminokwas tauryna, która właściwie jest spotykana tylko w surowcach zwierzęcych, a w mięsie szczególnie. Dlaczego? Dlatego, że tauryna jako jeden z nielicznych związków jest dopuszczana do ekstrakcji i ze źródeł naturalnych i do implementowania również dla żywności dla dzieci. I tutaj jeszcze przy tych substancjach białkowych, substancje, które mają charakter peptydów, czyli karnozyna, anseryna, również kreatyna, glutation, już będziemy szybko, bo mnie tu panie poganiają. To są takie elementy białkowe, które są bardzo istotne. Znajdujemy je właściwie w większości dobrze przyswajalne tylko i wyłącznie w surowcach zwierzęcych, a właśnie szczególnie w mięsie. No i tak samo koenzym Q, cała grupa koenzymów Q, jak najbardziej w mięsie zarówno czerwonym, jak i białym też bardzo spore ilości sobie możemy dostarczyć. No i podstawowe pytanie, czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, żeby jeszcze podnieść poziom tych pozytywnych substancji. Jest ich oczywiście dużo więcej niż te, które wspomniałam, ale te jakby się skupiałam na tych głównie. To w swoich badaniach to, czy jest taka szansa, żeby podnieść ten poziom tych substancji pozytywnych dla nas już w surowcu. Tak? Nie poprzez dodawanie, dosypywanie w trakcie przetwarzania, tylko w surowcu poprzez modyfikacje żywieniowe. No i odpowiedź jest oczywiście tak. Mamy sukcesy, które pokazują, że poprzez stosunkowo proste modyfikacje żywieniowe w diecie, czy kurcząt, czy indyków, można zdecydowanie podnieść substancje białkowe, takie jak tauryna, takie jak karnozyna, histydyna, czy również ubikinon. No i zostawiam Państwa z takim pytaniem, tak, o mięsie, czy jeść, czy nie jeść, każdy sobie odpowie sam. Natomiast ja będę optować za tym, żeby jednak z głową, z umiarem, ale wszystko jeść. Także dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za prezentację. Czy są jakieś pytania? Słychać mnie? Tak.
Ja tak może nie jako pytanie, ale gestem komentarza. Pani doktor Małgorzata Korzeniowska pokazała Państwu te wady mięsa, między innymi drobiowego, które to dyskwalifikowały takie mięso przed sprzedażą, bo wiadomo jest, że my konsumenci niechętnie sięgamy po mięso, które w jakiś stopniu odchyla się od tej wymarzonej przez nas jakości. Zmierzając do celu. 3 lata temu byłam na stażu w Stanach Zjednoczonych i tam borykaliśmy się z problemem takiej o wielorakim podłożu dysfunkcji mięśniowej, która objawiała się, nazwijmy to, zdrewnieniem mięśni piersiowych akurat u indyków. Wiadomo jest, że żaden konsument nie kupiłby takiego mięsa, które byłoby sztywne, wręcz powiedziałabym twarde, i włókna mięśniowe no nie dawały się żadnej obróbce. To mięso po prostu było tak jak przysłowiowy twardy podeszwa schab, tak, który nikt nie chciałby zjeść. Mało tego, 90% indyków na fermie padało w wyniku właśnie tej takiego zaburzenia tkanki mięśniowej. Próbowaliśmy dojść, co się dzieje, co jest tego przyczyną. Do dzisiaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I kończąc, chciałam powiedzieć, że w tym roku już są sygnały o takim samym zjawisku na fermach polskich. Tego nie było 3 lata temu, jest u nas teraz. Dziękuję. Ja tylko dodam, że w ogóle etiologia występowania tej wady nie jest jeszcze dobrze do końca rozpoznana. A trudno jest walczyć z czymś, o czym nie wie się, w jaki sposób powstaje i co jest tego przyczyną. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo, pani doktor.